skład Jaguara Gdańsk. W obronie czwórką Jacek Sobczyk, z siódemką Adam Prusaczyk, z dwójką Lewandowski Michał. Dalej z numerem 10 na koszulce na murawę wybiegnie kapitan drużyny Przemysław Dębek. Z numerem 25 zobaczymy Błażeja Wentę. Z numerem 27 na boisko wyjdzie Damian Słaby, z ósemką Kamil Kinas. Z numerem 20 Szydłowski Konrad i z numerem 13 Michał Buraczewski. Natomiast trener gospodarzy dzisiejszego spotkania, Michał Benkowski, wystawia drużynę w następującym składzie. W bramce zobaczymy Radosława Bzowskiego. 18, tak, to Łukasz Seroka. 20 Michał Benkowski. Z numerem 5 tradycyjnie Łukasz Kaszubowski. Z numerem 6 Karwat. Z numerem 8 Wenta Krzysztof. Z numerem 11 Wróblewski. Z numerem 10 Gońda Sylwester. Z numerem 19 Maciej Szyszkowski. 69 na koszulce to Dawid Smoliński. I z numerem 9 na boisku zobaczymy Krystiana Jurczyka. Nie,
Pierwsza połowa spotkania, szanowni państwo, bezbramkowo 0-0 po jednej żółtej kartce, po jednym oddanym strzale w ciągu tych 45 minut przez obie drużyny. Ale drodzy państwo, w pełni uprości czekamy na drugą połowę. Dawida Rudeckiego. Jarek, do środka bardziej. Tamto? Na długi czy na krótki? Na długi. Na długi. Strzelał na okienko. Ja tak się strzelam. Albo dorzucam. Ja zawsze dorzuci. Ja, o, tak, dorzucam, ale wyżej. Zawodnik, który wszedł niedawno na boisko z numerem 12 w drużynie Jaguara, zdobywa bramkę, a jest nim Jarosław Kuźmarski. Drodzy państwa, 0-1. Wszedł z numerem 23 Mateusz Gmerek. Dawaj.
Przed chwilą sędzia zawodów pokazał żółtą kartkę zawodnikowi do sprzedaży. A zobaczy ją Maciej Krzyszkowski. Centrum Jaguar 1-1, czyli podziałem punktów, zakończyło się dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, dziękujemy za udział w tym meczu. Było Was naprawdę wielu na trybunach. Zapraszamy za tydzień 30 sierpnia na godzinę 17. Drużyna Centrum rozegra spotkanie z Olimpią Sztum. Natomiast już w środę mecz Wieżycy Pelpina, które również serdecznie zapraszamy.